Szanowni Państwo, drodzy koleżanki i koledzy sędziowie, zacznijmy od tego, co jest bliskie naszemu sercu szczególnie, od naszego hymnu narodowego. Proszę o powstanie. Proszę Państwa, zanim udzielę głosu pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzacie Gersdorf, pozwólcie, że ja powiem na początek kilka słów. Chcę mówić o sprawach w pewnym sensie historycznych, ale decydujących dla obecnej rzeczywistości w Polsce. Po 1956 roku nastąpiła radykalna zmiana, jeżeli chodzi o sytuację wymiaru sprawiedliwości. Już różnych dziwnych ludzi, właściwie politycznych agentów nie mianowano sędziami, a także ludzi bez elementarnego wykształcenia prawniczego. Nie znaleźliśmy ani jednego przypadku, by sędzia, opuściwszy salę sądową, był aresztowany za swoje poglądy czy działalność zawodową. Zniknął pytajnik, czyli taki przygotowany przez Służbę Bezpieczeństwa wykaz pytań, na które sędzia może zadać na sali sądowej. Te drastyczne, haniebne praktyki odeszły w przeszłość. To nie znaczy jednak, aby obecne władze, ówczesne władze polityczne czy organy wykonawcze nie starały się oddziaływać zgodnie z własnymi interesami, a nieraz interesami indywidualnymi na wymiar sprawiedliwości. Te różne formy oddziaływania były wszystkim sędziom, którzy żyli w tamtym czasie, nie tylko znane, ale też przez większość boleśnie odczuwane. Dlatego w okresie karnawału Solidarności trzy środowiska sędziowskie z Solidarności w Krakowie, Poznaniu i Warszawie w ramach Społecznej Rady Legislacyjnej, nie wiem, czy Państwo wiedzą, jak było to wielkie wydarzenie, powołanie takiej rady w Krakowie, opracowały następnie zintegrowany program reformy ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym. Ten projekt znalazł się w podstoliku prawa i sądów, któremu miałem zaszczyt przewodniczyć i stał się podstawą bardzo ostrej wymiany poglądów i przekonywania, że teraz trzeba ustąpić z różnych form wpływania na wymiar sprawiedliwości. Jakież to były
elementy najważniejsze. Wiadomo było, że dawniej, gdy ktoś zgłaszał się na aplikację sądową, podlegał też politycznej opinii i analizie. Ponieważ wymagano wyższych studiów prawniczych, teraz ta selekcja nie mogła tak wyglądać jak pierwotnie. Próbowano ją jednak prowadzić. Następnie nominacja zależała od odpowiedniego szczebla czynnika politycznego, to znaczy PZPR, prezesa Sądu Wojewódzkiego i ministra sprawiedliwości. To oczywiście było doskonałym narzędziem dobierania sobie składu sędziów w Polsce. Następnie wszystkie awanse były zależne od opinii i politycznej, i opinii nadzoru sądowego, przy czym czym bardziej dany wydział miał pewien wpływ na sytuację polityczną, tym bardziej dobierano członków PZPR. W 1989 roku w Sądzie Najwyższym, w Izbie Karnej i w Izbie Wojskowej nie było ani jednego sędziego, który nie byłby członkiem PZPR. Nie było też ani jednego sędziego, który byłby w Stronnictwie Demokratycznym czy ZSL. To było bardzo wyraźnie sterowane. Były też takie prostsze, wydawałoby się mniej znaczące, ale jednak odgrywające dużą rolę metody oddziaływania na sędziów. W ramach każdego sądu było szereg stopni, które łączyły się z odpowiednim wynagrodzeniem, a zatem w interesie danego człowieka było to, żeby jednak awansował, czyli był dobrze oceniany. Wprowadzono nagrody, nieraz wysokie. Te nagrody też otrzymywano za prawomyślność. Oczywiście nie było to zjawisko masowe, ale wystarczająco dotkliwe i upokarzające, bo sędzia nieposłuszny, sędzia myślący we własnym zakresie i na własny rachunek był pomijany, nieawansowany i tak dalej. Stąd przy okrągłym stole stanęliśmy na stanowisku likwidacji wszystkich tych form oddziaływania na z każdego indywidualnego sędziego. Szczególnie ważnym było powołanie nowej instytucji Krajowej Rady Sądownictwa, która miała decydować o nominacji na pierwszy stopień sędziego i o dalszych awansach. Zakładaliśmy, że tutaj oczywiście przewaga sędziów powinna być wyraźna, że Krajowa Rada powinna działać na podstawie zgłoszeń kandydatów, które to zgłoszenia dokonywały zgromadzenia ogólne sądów, wtedy sądów wojewódzkich, przy tajnym głosowaniu. Większość była tutaj obligatoryjna. Wobec tego było tutaj takie ścisłe powiązanie między samorządem sędziowskim w poszczególnych sądach wojewódzkich, Krajową Radą, która jednak nie była organem wyłącznie sędziowskim. I to było przygotowane z całym głębokim przemyśleniem. Chodziło mianowicie o to, żeby to środowisko się nie zamknęło, żeby było też pod pewnego rodzaju kontrolą zarówno władzy ustawodawczej, stąd udział czterech posłów i dwóch senatorów, jak też władzy wykonawczej, udział ministra sprawiedliwości i przedstawiciela prezydenta. Nie będę mówił o szczegółach, chcę jednak powiedzieć, że te zmiany, które zostały przygotowane w podstoliku prawa i sądów,
stały się ustawą z 20 grudnia 1989 roku. Miałem zaszczyt przeprowadzać ją przez zarówno Izbę Poselską, jak też Senat i chociaż sytuacja już wtedy była zmieniona, chociaż nie było już tej dominacji partii PZPR, partii komunistycznej, chociaż można było zakładać, że będzie coraz głębiej następować demokratyzacja, nie było wtedy ani jednego głosu, który by się sprzeciwił tego rodzaju daleko idącym zasadom gwarantującym niezawisłość sędziowską i niezależność sądów. Chcę zresztą powiedzieć, że przy podstoliku, któremu współprzewodniczyłem, zasiadały osoby, które później bardzo różne stanowiska polityczne zajmowały. Był tam mecenas Jan Olszewski, doktor Jarosław Kaczyński, doktor Zbigniew Romaszewski, no i osoby, które nigdy z nimi później nie współpracowały, jak doktor Jerzy Ciemniewski czy profesor Janina Zarzycka. Były osoby również zaproszone przez jedną, drugą stronę w drodze ekspertów. Warto by je wymienić, ale wiem, że czas mi na to nie pozwala. Czyli wszyscy, którzy byli po stronie tak zwanej opozycyjno-solidarnościowej, mieli pełne zrozumienie, że niezawisłe, niezależne sądownictwo to jest podstawa praw człowieka, którą zabezpiecza się w indywidualnych przypadkach, która opiera się na godności osoby ludzkiej, która opiera się na tych równych prawach, które mają najgłębsze swoje uzasadnienie w chrześcijaństwie, chrześcijaństwie, które legło u podstawy cywilizacji europejskiej. Upłynęły lata niezbyt liczne i okazało się, że tej czy innej formacji politycznej ten układ nie bardzo odpowiada. Zaczęto ustawowo wzmacniać w sposób bardzo wyraźny uprawnienia ministra w stosunku do powoływanych prezesów sądów wojewódzkich i wiceprezesów oraz prezesów sądów rejonowych. Było to niepokojące. No, wydawało się, że na tym się skończy. Niestety, na tym się nie kończy. Jesteśmy świadkami sytuacji, w której podważa się te wyjątkowe i w pełni uzasadnione uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa, a zatem władze wykonawcze chcą przejąć przynajmniej w jakimś stopniu decyzję o tym, że ktoś będzie sędzią albo będzie w ramach wymiaru sprawiedliwości awansował. Szalenie nas to niepokoi. Przecież było inaczej. Wszyscy godziliśmy się, że wymiar sprawiedliwości musi być absolutnie niezależny od władzy ustawodawczej i wykonawczej, chociaż swoje orzeczenia sędziowie opierają na ustawach, które przecież kto inny stanowi i oczywiście nie protestują przeciwko krytyce ich orzecznictwa. To jest przecież dozwolone. To jest dozwolone ustawowo, bo przecież jest i apelacja, i kasacja. Proszę Państwa, z wielkim niepokojem, będąc już blisko przejścia do innej rzeczywistości, patrzę na to, co się w Polsce dzieje i apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli,
by trójpodział w Polsce był utrzymany tak, jak musi być utrzymana praworządność w naszym państwie. Dziękuję.